W naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że laserowa korekcja wzroku jest najbezpieczniejszą metodą korekcji wzroku. To się zgadza, ale oczywiście dla pewnej grupy pacjentów, którzy mają pewną wadę wzroku, na przykład pomiędzy krótkowzroczność od minus 1 powiedzmy do minus 8. Jeżeli pacjent ma większą wadę wzroku, może się okazać, że inna metoda, na przykład wszczepienie soczewki fakijnej, jest metodą bardziej bezpieczną niż laserowa korekcja wzroku. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, mówimy o stabilności wady wzroku i o skutkach ubocznych, które pacjent może mieć po przeprowadzeniu takiej korekcji. Na przykład pacjent może mieć regresję wady, to znaczy wada może się z powrotem cofać, lub pacjent może mieć zmniejszoną jakość widzenia, zwłaszcza wieczorem, po takiej korekcji, laserowej korekcji wzroku. I tutaj przy wyborze metody należy rozważyć, czy nie warto wybrać metody, która jest troszeczkę bardziej inwazyjna, ale ma o wiele więcej innych zalet, niż wybrać konserwatywnie laserową korekcję wzroku, która może mieć długoterminowo więcej skutków ubocznych. Jeżeli porównamy to do noszenia soczewek kontaktowych, tutaj mamy też pewien dysbalans, ponieważ noszenie soczewek kontaktowych jest też powiązane z dużym ryzykiem dla oka. Noszenie soczewki kontaktowej na dzień dzisiejszy nie jest bardziej bezpieczne niż wykonanie laserowej korekcji wady wzroku lub wszczepienia soczewki fakijnych. I to tak samo jest potwierdzone badaniami klinicznymi, które opisują powikłania dla bardzo dużych grup pacjentów, którzy nosili soczewki kontaktowe, i w porównaniu do tego do ilości komplikacji po wykonaniu laserowych korekcji wad wzroku lub implantacji soczewek fakijnych.